Witam Was serdecznie, moi drodzy widzowie. Ja jestem Prakero i zapraszam Was na 41 odcinek w naszej serii w grze UFC 4: stwórz zawodnika. W tym materiale pojawi się Grzegorz Szulakowski, który już od jakiegoś czasu wideo na tej mojej liście. Także postanowiłem, że w końcu specjalnie dla Was go zrobię. Także przejdźmy tutaj do informacji. Jeżeli chodzi o typ zawodnika, no to wybrałem zapaśnik, zapaśnik dominator. Tutaj macie informacje ogólne, weźmy sobie. Proszę bardzo, tu możecie sobie wszystko zobaczyć. Jeżeli chodzi o postawę walki, to wybrałem Aleksander Gustafsson, bo wydaje mi się, że to jest taka odpowiednia postawa walki dla Grzegorza Szulakowskiego. Także przejdźmy dalej. Tutaj mamy wygląd. Włosy to tutaj tak się zastanawiałem, czy ustawić mu te czerwone włosy, czy nie, bo w ostatniej walce tych włosów nie miał. No ale to jest jakby jego coś, co, po czym go rozpoznają ludzie, więc postanowiłem, że ten czerwony włosy mu ustawię, ten irokes, także macie, moi drodzy. I teraz tak, jeżeli chodzi o głowę i włosy, to wybieracie włosy numer 50, jeżeli chodzi o brwi, to wybrałem brwi numer 9, jeżeli chodzi o zarost, no to wybrałem zarost numer 13, obłosienie ciała tutaj nie ustawiałem, jeżeli chodzi o kolor włosów, no to głowa, kolor czerwony, brwi, Kolor ciemny brąz, zarost ciemny brąz, no i obłosienie ciała ustawiłem ciemny brąz. Ok, teraz przejdźmy do ustawień głowy. Tutaj wybieracie szablon numer 6. Przechodzimy do modelowania i tutaj sobie możecie zastopować, a ja będę powoli przewijał. Także tu są ustawienia głowy, brwi, oczy, policzki, uszy, nos, szczęka. Broda, usta, no i wargi. Oje, czekajcie, nie to. Jeżeli chodzi o kolor oczu, to ustawiłem mu oczy szare. Jeżeli chodzi o tułów, no to tutaj już Wam pokazuję ciało numer 8. Jeżeli chodzi o kolor skóry, to wybrałem odcień numer 5. Tutaj, jeżeli chodzi o tatuaże, no to tutaj trochę rzeczy jest, bo tak jak widzicie... I na szyi tatuaż tutaj i na brzuchu i tutaj na ręku, taki zrobiony, w miarę mi się wydaje. E, przypominający oryginał. Plecy też w miarę możliwości, tak jak mogłem, tak zrobiłem. Myślę, że całkiem nieźle to wyszło. No ale teraz pokażę wam, co musicie wybrać, żeby tak, coś takiego zrobić. Także tak, zaczynamy od tego tatuażu na brzuchu, czyli wchodzimy sobie tutaj wybieracie portret numer 7. To jest ten portret. Ustawiacie go w tym miejscu, tak żeby tutaj się lekko tutaj szedł w tamtą stronę i teraz tak, jeżeli chodzi o drugi tatuaż ten, który macie tutaj na szyi no to wybieracie tutaj tatuaż anioły i demony dwójeczka ustawiacie sobie go tam na tej pozycji, na której widać tutaj teraz drugi tatuaż, który jest po drugiej stronie szyi no to jest anioły i demony numer 7 ten wcześniejszy to była dwójeczka tutaj macie siódemeczkę i teraz tak, ten tatuaż tutaj, wydaje się, że to jest takie skomplikowane, prawda? No nie, wchodzicie sobie, tekst numer 7, wybieracie te, ten numer i po prostu to tutaj, czekajcie, bo tutaj mam, mam od odtąd, tak, a ja zaraz wam pokażę, jak ja to zrobiłem, po prostu wybrałem ten numer, prawda? Tutaj akurat jest pokazano te górne części, ale ustawiacie sobie tak na nadgarstku, tylko inaczej. Poczekajcie, bo muszę Wam przejść tutaj na rękę lewą, tak jest, bo tutaj się zaczyna ten tatuaż, o właśnie. Widzicie tutaj w tym miejscu sobie go tak ustawiacie, żeby on miał tak, żeby był tak rozciągnięty. Tylko nakładacie na siebie tak ze 2 albo i 3. Dobrze mówię? Raz, dwa, trzy, tak. Po dwa razy musicie w tym samym mieściu, miejscu umieścić ten sam tatuaż, żeby on był bardziej wyraźny, bo tak to on jest trochę jaśniejszy. Więc musicie sobie, tak, czyli tą pier pierwszą część tatuażu musicie sobie tutaj zrobić dwa razy. I tą tutaj też dwa razy w tym samym miejscu. I to samo robicie yy, tutaj już yy, idąc na ramię to tutaj macie tatuaż, o widzicie ten i tutaj też musicie zrobić to dwa razy w tym samym miejscu i później ostatni ten sam tatuaż to już jest tutaj w tym miejscu i też dwa razy musicie go skopiować żeby był bardziej widoczny, no i tak to wygląda moi drodzy jeżeli chodzi o ten tatuaż na plecach no to wybrałem old school numer 1 te kółeczko czerwone no to wybieracie sobie kształt numer 7 i dostosowujecie do tej wielkości tutaj Widzicie, bo tu normalnie pod tym jest takie serce. Ja je zasłoniłem tym czerwonym kółkiem. Po czym dodałem tą literę S tutaj, tak jak widzicie, ta litera S jest tutaj dodana, i tak wyglądają te tatuaże. No, jeszcze tutaj na lewym ręku Wam nie pokazałem. Tutaj trzeba wybrać sobie Anioły domony numer 6. To jest ten krzyżyk taki, który tutaj sobie dodajemy, i tak to tak tutaj mi się udało w miarę możliwości zrobić to poprawnie. Myślę, że. Wyszło to całkiem nieźle. Jeżeli chodzi o ubrania, no to wybrałem tutaj spodenki poświata pomarańcz, tutaj rękawice czerwone, no i ochraniacz na zęby biało-czerwony. Mam nadzieję, że taka interpretacja Grzegorza Szulakowskiego Wam się spodoba. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, dajcie suba, napiszcie w komentarzach co sądzicie i oczywiście nie zapomnijcie kliknąć dzwona, żeby nie pominąć żadnego nowego filmu na moim kanale. Ja bardzo dziękuję Wam za uwagę, trzymajcie się, do zobaczenia, hej hej!